Hej siemaneczko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Death Stranding. Dzisiaj oczywiście kontynuujemy sobie fabułę. Czy coś robiłem między odcinkami? Wiecie co, kilka jakichś tam paczek dostarczyłem, bo chciałem podbić może trochę gwiazdki w Jeziornym i tutaj w centrum dystrybucji. Poniekąd mi się to udało, jeżeli chodzi o Jeziorny, a tutaj tak średnio raczej bym powiedział, że coś tam podskoczyło. Nadal mamy deficyt, jeżeli chodzi o ceramikę. Ceramika jest w Jeziornym, ale Jeziorny jest dosyć daleko, więc nie chcę mi się tam ciągle jeździć po to i przewozić te materiały. Ale osoby, które są tutaj połączone na serwerze, też powinny się trochę bardziej przyłożyć, mi się wydaje, do budowy tej drogi. Ja i tak tam dostarczyłem na dalszy kawałek autostrady trochę ceramiki i kryształów chiralnych. Tam jeszcze brakuje w sumie dużo tej ceramiki, bo tam 3200 sztuk było potrzebne, ja tam 800 dostarczyłem i 900 kryształów chiralnych tam było, więc ja tam jakieś chyba 600 dorzuciłem. Dobra, mniejsza o to. Dzisiaj sobie przyjmujemy zlecenie i to będzie zlecenie tutaj dostawa starych komponentów, śmieciarz i dostawa tabletu, reżyser filmowy, okej. Przyjmujemy, bo to są misje fabularne. Także tutaj trzeba się nad tym skupić. Czy ja coś potrzebuję? Wiecie co, zastanawiam się nad trzema hematogranatami może. Niech będzie. Tak chyba całą resztę mam w miarę przy sobie. Ta kolorowa trajeczka mi się podoba, więc odzyskujemy pojazd oczywiście jak najbardziej. Jeszcze tylko małe sprawdzenie ekwipunku. Na plec. Wszystko wolę mieć przy sobie w miarę na razie. Dobra. Zlecenie przydzielone. Aktualne dane. Co mamy przy sobie? Aerobagażnik, wyrzutnia bolasów, tablet, to mamy dostarczyć, tak, stare komponenty, niestandardowy chiralny zaczep. Mamy tak 2, 3, 4, 5 hematogranatów, 6, 7, no dobra, no i tam nas spotkają gdzieś po drodze jakieś nieprzyjemności, no to na pewno sobie poradzimy. Czego nie mam? Nie mam assemblera, więc assembler się tutaj przydał. Jeszcze mam czas przesyłki do śmieciarza, no proszę, proszę. Kurz? Czy mamy może w prywatnej? Nie mamy. Mamy trochę surowców, co to można wziąć? Od razu. Dobra, i przetworzymy ceramikę. Nie wiem, czy to gracze dostarczają? Czy jak to wygląda? Czy po prostu tak, wiecie, żeby nie było sytuacji, że nam brakuje jakichś surowców, to tu się jakiś tam mały respik jest tych surowców tutaj właśnie w tych skrzynkach. Dobra, stwórz. Assembler, ale poziom drugi. A tylko jeden mogę? Tak, bo kryształy chiralne. No dobrze. Niech będzie. To co, moi drodzy? Ruszamy w trasę. Pilna dostawa do śmieciarza, okej. Trajka naprawiona. Ja jestem wypoczęty, więc nie powinno być jakichś tam większych problemów. Czekaj, Fragile. Przepraszam, że ci przerywam, ale śmieciarz jest tam, no i tutaj tędy trzeba by było jechać, tak to wygląda. Jeszcze nie byłem, ale teraz nazywa się śmieciarzem. Twój klient pracował w łączności jako mechanik. Naprawiał wszystko, od terminali bezprzewodowych do integralnych części sieci miejskiej. Był dobrym człowiekiem, miłym w obyciu.
ale zmienił się po ataku przy węźle południowym. Teraz nam dokończysz, Frażaj? Przepraszam, że ci przerywam znowu. Nie winię go. Daliśmy mu wiele powodów do nieufności. Okej, czyli to nie jego wina, tylko nasza. Już jakiś dobry ziomek postawił most. Używanie lin do schodzenia, używaj zaczepu starszkowego, no to też znamy. Tam nasi koledzy ponownie? O kurde, to jest jakiś taki kanion, który trzeba by było okrążyć. Dobrze, no niech tutaj najwyżej będziemy próbowali uśpić. Nara, ziomek. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, że go tak potrąciłem nieładnie, ale... Dobra, podejmijmy walkę może, o tak zrobimy. Jak są na ciężarówce, to... Na szyję! No? Tu ktoś do nas rzuca. Tutaj. Jeszcze tu jest ziomek. Dobra. Z doświadczenia trzeba pamiętać, że oni się o wiele szybciej wybudzają. Nie, sam podnoś się. Jeszcze jeden ziomek. I na ryj, proszę. Dobra, na razie mi nam chyba nic nie potrzebne. Tamci się rozwiązali. Halo, halo! Dawaj! A i co? Głupio! Trzeba się rozejrzeć, czy gdzieś któryś z nich nie próbuje ocucić. Y
No wtedy nasza praca poszłaby na marne, niestety. Sprawdźmy, czy gdzieś jeszcze ktoś tam został. Kurde, to jest ten silny? Nie. Assembler by nam zabrali, no. A i tu mamy zaczep wspinaczkowy. I teraz mamy ogarnięte. Dobra, oni sobie teraz będą tutaj spali. Jeszcze do nich wrócę w przyszłości, spokojnie. Możemy jechać dalej. Tylko teraz tak, trasa jak mam zaplanowaną? Do tego momentu, a dalej nie wiadomo. To mamy jeszcze do reżysera filmowego podjechać. Zobaczymy. Tam nam sugerowali, że trzeba będzie się wspinać chyba. Nie, nie, nie. Muszę się przejść. Nie no, nie musimy, ale musimy zejść z motoru na chwilę. Gdzieś w lewo kierować. Tylko czy ten kanion? O kurde. To nie, tędy tego nie pokonamy. Muszę wrócić. Można by było próbować skoczyć gdzieś w którymś miejscu w sumie. Nie wygląda to za ciekawie, powiem szczerze. Widzicie, o ile przeskoczymy w jednym miejscu, za chwilę w drugim jest następna wyrwa. No dobra, udało się tu przeskoczyć. No to jedziemy dalej. Czy nie tak narwanie już. Sugeruję się trochę uspokoić. Jezioro kraterowe. Mieliśmy trochę kryształów. Z kryształami też taki trochę deficyt jest. To jest tak zwane jezioro. Dziękuję.
Dobra. Zrealizuj dostawę, dostaw zamówiony. Okej. Tam się trochę pokrążyliśmy, no to fakt. Tu pięknie między górami. Okej. Różnicie się od terrorystów. I nic, co powiesz, tego nie zmieni. Zabieraj Cupida i wypierdalaj. Mocne słowa. W porządku. Coś mi mówi, że jeśli chcemy go sobie zjednać, musimy odkryć, co się stało z tamtą kobietą z hologramu. On myśli, że zginęła podczas ataku. Ale przejrzeliśmy rejestry węzła południowego. Nie znaleźliśmy aktu zgonu takiej kobiety. W związku z czym poprosiłem o pomoc Fragile. Hej Sam. Przeglądałam swoją starą bazę klientów w poszukiwaniu tej tajemniczej kobiety. I wyobraź sobie, że coś znalazłam. Podobną twarz i głos. Ona żyje. Śmieciarz niepotrzebnie rozpacza. Ale raczej nie uwierzy nam na słowo. Czekaj. Wystawił kolejne zlecenie. Pewnie próbuje nas rozdrażnić. Zajrzyj do terminala dostaw i sprawdź, czego chce. Dobra. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. To, tak się zastanawiam, o tutaj nad tymi ładuneczkami. Jezioro kraterowe. Czy ja mam coś takiego? Jest śmieciarz. To jest jezioro kraterowe chyba. Dobra, zobaczmy, co ten ziomek od nas chce. Odbiór stare komponenty. To jest tutaj coś, tak? 110 kg. Myśl prywatnej. Mamy? Mamy. Hematogranat, hematogranat, assembler, zaczep spinaczkowy, hematogranat. Dobra. Myślę, że resztę możemy sobie zrobić. Dołącz co najmniej 60 kg starych komponentów. Tylko, że zanim pójdziemy tam do ziomka, to lecimy do reżysera. Czyli w tamtą stronę. Jakoś dotrzemy. Użycie broni.
A i tu muszę pamiętać o tym, że trzeba będzie czasami naładować trajkę. Gdzieś w okolicy będę musiał postawić sobie, chyba wykorzystać ten assembler. Ale myślę, że do reżysera dotrę bez żadnego tam problemu. Chyba problemy mieli być dla nas właśnie muły. Mieli stwarzać problemy, ale no na to, że im się nie udało. Nie mogę się za bardzo rozpędzać, bo o, tam widzicie, że tutaj. O, i za chwilę możemy mieć też problem z wynurzonymi. Też nie mamy daleko do gościa. W takiej trochę mrocznej strefie się tak się buja. Ej, koleżko, jest tam do ciebie jakaś droga? Tak z ciekawości pytam wręcz. A jeszcze mam jakiś ładunek do gościa tutaj. Reżyser filmowy. No jest to jakaś droga, ale tamtej strony. Czy droga? No nie nazwałbym tego drogą. Nie, nie, chyba raczej nie ma. Ale dosyć ciekawe miejsce, jeżeli chodzi o reżysera. Zrealizuj dostawę. Jak najbardziej. Ciekawe, czy on się da podłączyć w ogóle. No co prawda, od razu ładunek mu dostarczyliśmy jeszcze jeden, więc... Ach, ta niesławna sieć chiralna. Mogę się do niej podłączyć, ale tak na próbę. I bez członkostwa w UCA. O. Czyli możesz mnie podłączyć, tak? Dobra, śmiało. Kolejne wyzwanie, coś jak Nestor w sumie, nie? Że tutaj ziomek nie jest członkiem UCA, ale... Czemu sam za każdym razem jak podłącza następną osobę? Podłącza następną osobę, to płacze. Ciekawe. Nad dołączeniem do UCA jeszcze pomyślę. Mam coś dla ciebie. Tak, w dowód uznania. O, miło. Nalegam. Kolejne okularki. Do zobaczenia, Sam. Dzięki. Dobra robota. Elo. Więcej informacji znajdziesz. A może mamy jakieś zlecenie do tego tutaj? Nie, nie mamy. Rzemieślnik. Czy mi się wydaje, czy trochę się teren poprawił?
Mieliśmy trochę gorszą drogę do naszej trajki. I tak się zastanawiam. Czy był ktoś na tyle ogarnięty, żeby tu postawić ładowarkę? Nie, nie był. No wiem, wiem. My będziemy musieli tą ładowarkę postawić. Tak widzę, że standardową naszą trasą sobie ktoś jechał też. Weźmy sobie wyznaczmy. No nie, dobra. Jak mnie coś zastanawia jeszcze, czy tutaj ktoś nie wyrzucił przypadkiem dobre wózki, doskonale nadaje się do tego, do na dno jezioro kratorowego, podnieś ładunek i zabierz go do najbliższego jeziora, czyli tutaj. No to my tam nie jedziemy, ale jak coś, to będziemy mieli to na uwadze. I teraz zobaczmy tylko, jak to wygląda z naszą trasą na przyszłość. Czyli w tym kierunku. Mamy pozbierać koledze trochę gruzu. A tamtędy będzie lepiej przejechać. Jaj. No tak. Zaraz się okaże, że nam się motorek rozładuje. To wracajmy. Będziemy mieli naładowaną trajkę. Ale wiecie co? Chyba na tym ładowaniu sobie dzisiaj poprzestaniemy. A resztę będziemy sobie kontynuowali w następnym odcinku. Także jeżeli wam się podobało, to łapka w górę, subskrypcja kanału. Polecimy, pomożemy tam ziomkowi odnaleźć to, co chce. No i oczywiście spróbujemy odnaleźć tą jego siostrę chyba, tak? To chodziło o siostrę, to była jego siostra, córka, nie wiem. Nie zostało to w żaden sposób sprecyzowane. Jeżeli wam się podobało, łapka, subskrypcja, do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam. Hej.